Witam w kolejnym filmie. Nie wiem, czy widać, ale pewnie czasowo rozpoznaję nasze wyspa Żuli, czyli wrocławskie, do których dotarliśmy. Bobby już dwukrotnie odwiedzonym. Akurat terrarium jest trochę nowych okazów, a zapachem, który mi dzisiaj towarzyszy, jest w dużej mierze różany diptyk, ale też w połączeniu z Florenca Unikat Garlon. I tak sobie chodzimy. Udało się zobaczyć trochę nowe rzeczy, na przykład jest nowa agama, jest trochę zmian tutaj w terrarium. Udało się zobaczyć trzy małe oryksy, w tym jednego zupełnie malutkiego. Bobby i nie tylko na zewnątrz, także fajnie. Nie wiem, czy widać. Nie wiem. Oj, będzie ciężko chyba pokazać. Ale jest mocno rozwinięta tutaj w terenie sekcja gekonu. To jest takie miejsce, z którego kiedyś bardzo często nagrywałam. Są to, czyli wszystko znaje właśnie w otoczeniu tutaj tej wyspy Żółwy, tutaj różne zoologies były nagrywane, omówienia. Kiedyś pamiętam, tutaj zagrałam na koniec zoologii z Camelon, także myślę, że część takich filmów może być właśnie perfumowych, trakcje pobytu w różnych miejscach zoologicznych, botanicznych, nie tylko, ale na przykład, jeśli pojawiały zwierzęta, to taki film jest podpięty po prostu pod serię playlistę Animales. I jak jest seria playlista morza, seria playlista Animales, to tam też w tych filmach w scenerii, czy to jakieś rośliny nadmorskie, czy to właśnie jakieś zoologiczne, mogą być różne treści perfumowe. Kiedyś właśnie były takie odcinki typu perfumy, nie wiem, dla nosorożca, perfumy dla bażyrafy, dla słonia, właśnie tak pół żartem, pół serią. Takie propozycje w ramach zapachu, które już są na rynku, które faktycznie by pasowały w taki temat właśnie danego zwierzęcia. Typu zoologii zrobił swoje, ale czy na przykład jakiś zapach na rynku tak naprawdę nie jest takim zapachem, który dużo lepiej oddaje daną kwestię. Właśnie że zapachy, które nie wiem, lepiej oddają kwestię, no właśnie nosorożce, czy słonia, ponieważ elefant, czy nosorożce, to dwie wersje oczywiście zoologii zrobiło. A teraz w ogóle ma być chyba kot, z tego co wiem. Ja powiem szczerze, że lubię terraria i naprawdę można złapać niesamowity kontakt z różnymi, przykład gadami. Agamy reagują, biczogony reagują, różne warany reagują. Iguana niesamowicie reaguje, bo jakieś myśli sobie sytuacja z iguanami, one po prostu nie podpłynęła, w ogóle w takie miejsce, gdzie nie podpływały. No bo to niesamowite, dosłownie zetknięcie z iguaną prawie prosto oczy w oczy. I w ogóle to połączenie, sam diktyk ten tak nie do końca, bardziej to jest to, bardziej nadgarstkowo, bardziej przedramiennie. Ta flora nimfa kiedyś bardziej globalnie, teraz tylko trochę też może to nie ma fizjologiczny, trochę nie wiem, ale właśnie jakby w każdym teraz coś mi tam trochę może mniej pasuje. Jakby diktyka w ogóle nie widziałam nigdy na sobie tak typowo globalnie. Znaczy, może być, ale nie jakoś tak po prostu. Znalazłabym inne bardziej w moich klimatach diktyki, czy bardziej w moich klimatach róże i tak dalej, bardziej w moich klimatach zapachy z jakimś efektem geranium i tak dalej. Natomiast w połączeniu z Florenca bardzo. Florenca kiedyś mi bardzo pasowała, dawno temu. Później zdobyłam dekan, ona mi cały czas bardzo pasowała. Niesamowicie pięknie, kwiatowo-miodowa, ale tak nie nazbyt miodowa, przestrzenna, w ogóle ten dawny klimat, wszystko super. Ale coś takiego lekko fizjologicznego zaczyna się ujawniać, zaostrzać, pojawiać, być, funkcjonować i w ogóle generalnie jakby. Czasami to jest tak w punkt, a czasami mam wrażenie, że może ciut minimalnie za dużo, wtedy właśnie takie połączenie z tym diptykiem, tak jak teraz, sprawdza się idealnie, bo lekko jest to właśnie tak rozdzielona uwaga. A mam właśnie między innymi przy sobie oba dekanty, bo miałam Florenca u moich rodziców, zabrałam z sobą teraz, także te dwa dekanty, bo może po prostu jedziemy generalnie, z powrotem wracamy do Gdyni. Natomiast odwiedziny tutaj oczywiście obowiązkowe. Darek, nie wiem nawet, czy przymał się, czy użył. Chyba używał cały czas. W końcu mu powiedziałam, żeby tego samolotu aż tak mocno nie używał do moich dziadków, bo to jest taki zapach, który nawet jednym psikiem po prostu bardzo mocny i bardzo specyficzny. I chyba dzisiaj nie użył, bo nie czułam tego samolotu. Natomiast to jest tak pół żartem pusty. To jest zapach Mitsubishi Cerro El Buelo. To jest zapach inspirowany samolotem, który ląduje, powiedzmy, dżungli, nie dżungli. Maszyna, trochę benzyny, trochę pilot, koruszek pilota, ląduje w dżungli, takie zieloności, w ogóle bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, taki właśnie niesamowicie intrygujący, trochę futurystyczny, taki trochę w klimatach różnych kwestii dawnych Comme des Garçons. No a żółwie sobie na wyspie siedzą. Niektóre się szykują do pływania. Ja się szykuję już niedługo do pływania, powrót do pływania. Mówię na początku na któryś z basenów naszych, ale później oczywiście zbiorów naturalny. Bardzo szybko to przejdzie w pływanie. Może taki właśnie cel będziemy na kwiecień i maj. No i są niektóre żółwie w wodzie. Może jak z tym to będzie widać.